Witajcie kochani! Nasza dzisiejsza kamerka będzie o imionach, czyli o czymś, co dotyczy każdego z Was. Coraz częściej pytacie o to, jakie imię najlepiej byłoby nadać dziecku, jakiego imienia Wy powinniście używać, a także jakie znaczenie ma imię, które dostaliście od rodziców. Słuchajcie, imiona budują swoją potęgę przez lata. Zarówno swoją osobistą potęgę w Waszym życiu, jak i generalnie tę, która już wcześniej została zatwierdzona przez każdą osobę na świecie, która kiedykolwiek nosiła to imię. Każdy z imion jest bowiem swoim własnym egregorem, posiada swoje własne pole morficzne. Wszystkie osoby o danym imieniu przedstawiają jakieś określone cechy. Najczęściej te cechy są powiązane z tym, co dane imię znaczyło w oryginalnym języku. Jeżeli Anna oznaczało łaskę, to wówczas wszystkie osoby noszące to imię powinny być swoją drogą chociażby lekko pobłogosławione. Pozdrawiam wszystkie Anki przy okazji. Słuchajcie, imiona budują swoją moc na przestrzeni czasów. Jeżeli niegdyś nazywano osoby w sposób, no załóżmy, taki archaiczny z naszego dzisiejszego punktu widzenia, to wcale nie oznacza, że dzisiejsze imiona, które zostały zbudowane na kanwie tych dawnych, straciły tamtą moc. Wręcz przeciwnie, one nieco adaptowały się do czasów, w których żyjemy, natomiast nadal oznaczają to samo. I nadal, jak ogromna kula śniegowa rozpędzona przez czas i przestrzeń, docierają do dzisiejszego dnia, do dzisiejszych narodzin, do dzisiejszych noworodków, z tą samą mocą, z którą zrodziły się i z którą funkcjonowały przez setki tysięcy lat, być może nawet w naszym obiegu. Słuchajcie. Jest to bardzo istotne, jakiego imienia używacie oraz jakie macie podejście do własnego imienia, ponieważ imię to wasza taka pierwsza reprezentacja. Wasze imię i wasze nazwisko składa się na coś, co nazywacie podpisem, parawką. W mojej opinii najczęściej jest to sigil, czyli obraz energetyczny waszej osobowości, którym dowolnie można was przywołać. Osoby zajmujące się magią raczej nie rozdają swoich podpisów na prawo i lewo z powodu tego, że poprzez taki podpis każdą z tych osób można oczywiście przywołać. Jest to podpisanie się, akt woli. Słuchajcie, jeżeli chodzi o imiona, coraz częściej osoby pytają mnie o to, co będzie z dzieckiem, które ma jakieś bardzo oryginalne imię. Na przykład rekin, zdarza się, robot, też się zdarza. Słuchajcie, przede wszystkim osoba, za którą stoi imię dawne, za którą stoi imię, które budowało swoją potęgę od wieków, gdzieś tam budowana jest cechami tego imienia. Czyli każda osoba, która o danym imieniu była postrzegana jako na przykład osoba odważna, czy jako osoba szlachetna, czy jako osoba sprytna, dorzuciła swoją małą cegiełkę do egregora podpisanego właśnie tym imieniem. Jeżeli za osobą stoi nazwa przedmiotu, to również wszystko, co pomyślane, powiedziane, poczute, dotknięte, otrzymane na dany temat, staje za tą osobą. Tak więc pytanie, które pojawiło się na naszej stronie internetowej, na które zresztą Wam odpowiedzieliśmy, brzmiało dokładnie, czy można nazwać dziecko Lucyfer. Oczywiście byłoby to technicznie wykonalne w niektórych krajach, natomiast na tyle idiotyczne, że powinno być zabronione. Zwróćcie uwagę na to, jakiego rodzaju przekaz niesie to imię. Zwróćcie uwagę ogólnie rzecz biorąc na to, jakie przekazy niosą imiona. Na przykład, zadaj sobie teraz pytanie, czy nazwałbyś dziecko imieniem osoby, której nie lubisz? No właśnie. Niezależnie od tego, czy wierzycie w przesądy, czy nie, czy zdajecie sobie sprawę z tego, że żyjemy we fraktalnym wszechświecie i wszystko podlega wszechprzenikaniu, non-stop, wzajemnie miesza się poprzez immersję, wzajemnie pływa w sobie, czy też po prostu jesteś osobą, która nigdy się tym nie zajmowała i kliknąłeś tą kamerkę, bo chciałeś się dowiedzieć, co oznacza Twoje imię, pamiętaj jedno. Raczej nie pobłogosławisz dziecięcia imieniem kogoś, kogo nienawidzisz, kogo nie znosisz, nawet jeżeli to imię uważasz za piękne. Chyba, że Twoja psychika jest bardzo pokręcona. W wyniku tego, słuchajcie, jeżeli osoby w naszym życiu nas wspierały, jeżeli były dla nas dobre, jeżeli były dla nas w jakiś sposób cudowne, lub też jeżeli osoby z rodu były osobami mocnymi, osobami, na których opierała się energia rodziny, osobami, na które zawsze można było liczyć, jest bardzo korzystnie nadać dziecku takie imię. Ponieważ w momencie, kiedy nadajecie nowemu członkowi rodziny imię osoby, która w tej rodzinie już wibruje, której imię w tym kręgu już funkcjonuje i która jest kojarzona na przykład ze swojej szlachetności, to wówczas całe oczekiwanie środowiska, cała tak jakby otoczka, która towarzyszy każdej osobie zwracającej się do tego dziecka po imieniu, jest naznaczona tą właśnie szlachetnością.
Także pamiętajcie o tym, że nazwanie dziecka w sposób bardzo oryginalny, owszem, daje mu taki znaczek na czoło, który mówi o tym, że dziecko będzie bardzo, bardzo wyjątkowym płatkiem śniegu. Niemniej jednak nie daje mu często wsparcia. Pamiętajcie o tym, że w momencie, kiedy dziecko dostaje imię, którego nie było nigdy wcześniej, to jego porażki, to jego sukcesy, to jego podejście, to jego stany psychiczne budują dopiero energię imienia. W związku z tym to dziecko nie ma za sobą pewnej bazy. Ja osobiście raczej nie nadałabym dziecku imienia, które wcześniej nie istniało. Jeżeli chcecie, by dziecko przyjęło cechy jakiegoś bohatera filmowego, jeżeli chcecie, by dziecko przyjęło cechy superbohatera z komiksu, jeżeli chcecie, by dziecko przyjęło cechy jakiejś postaci filmowej, która Wam się wyjątkowo podoba, oczywiście możecie nadać dziecku takie imię, ale zwróćcie uwagę na to, że będzie to już taka ogromna ingerencja. Bo jeżeli na przykład nazwiesz swojego dzieciaka Spider-Man, a okaże się, że on nie chce chodzić po budynkach i z rękawa wcale nie wylatuje u niego pajęczyna, co najwyżej zabawki, będziesz rozczarowany ty i to dziecko. Pamiętaj o tym, że jeżeli ktoś będzie chciał sobie nadać imię, od tego są pseudonimy, od tego są ksywy, od tego są aliasy artystyczne. Z tego też względu, jeżeli możesz, weź pod rozwagę to, ażeby dziecka nie krzywdzić imieniem. Weź pod rozwagę to, ażeby nie decydować w momencie, kiedy widzisz noworodka, kiedy masz go na rękach, że to dziecko przez całe życie będzie musiało zachowywać się na przykład jak Batman lub też na przykład jak wspomniany wyżej rekin, którego zresztą pozdrawiam, bo autentycznie takie dziecko istnieje. W związku z tym, słuchajcie, przygotujcie się na to, że pierwsze imię, które dostajemy od rodziców, jest takim starterem. Jest to imię ma za sobą pewnego rodzaju energię, pewnego rodzaju siłę. Wszystkie osoby, które kiedykolwiek niosły to imię przez swoją rzeczywistość, tak jak niesie się sztandar, podpisywały się tym imieniem, były z niego dumne albo się go wstydziły, niemniej jednak stanowiły całą jego strukturę energetyczną. I jeżeli dołączacie dziecko do takiego egregora imienia, to pamiętajcie o tym, że musi to być zgodne i spójne z tym, co Wy wiecie i z tym, co Wy czujecie. Nawet jeżeli ja w tej chwili powiedziałabym Wam, że Haniel i Daniel to imiona anielskie, to wcale nie oznacza, że musicie w ten sposób swoje dzieci nazywać, jeżeli tego nie czujecie. Pamiętajcie o tym, że to Wy będziecie się do tego dziecka zwracać. To imię wypowiedziane Waszymi ustami usłyszy najczęściej. Jeżeli będzie w tym pogarda albo heheszki, a nie będzie szacunku i miłości, to dziecko nie będzie umiało na swoje imię zareagować właściwie. Nie będzie czuło majestatu, które za tym imieniem idzie. Nie będzie czuło potęgi, które to imię mocą swojej historii, mocą swojego biegu w czasoprzestrzeni nadaje temu dziecku już na starcie. Tak więc pamiętajcie o tym, żeby nie krzywdzić dzieci imionami. Jeżeli będą chciały to zrobić, zrobią to same. Zwłaszcza, że istnieje taka możliwość. Pozdrawiam Was serdecznie z tego miejsca. Ja, Anna Maria Magdalena Artemiza, od niedawna Sokołowska. Dzięki.